Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat, zimowa kuchnia. To, co przed sobą widzicie, to jest wołowina i flaczki jak gdyby na kobiercu z kiełków soi. I to jest wszystko razem duszone w sosie, czy powiedzmy w bulionie z kości wołowych. Typowo zimowa potrawa, drobne opiłki, wiórki, ostrej papryczki. Wszak to danie nie jest ostre, jest wybalansowane. Fantastycznie nadaje się, szczególnie w zimowe dni, z tego tytułu, że jest podawane na takim grubym, gorącym talerzu, także utrzymuje wysoką temperaturę. Najpierw zagotowywane są kiełki, albo inaczej lekko parzone są kiełki, do tego jest później dodawana wołowina i to jest wszystko razem duszone, w tym podlane sosem. Coś takiego jak au jus, albo demi-glace, coś na tej podobnej zasadzie, podobna filozofia. To jest główne danie. Do tego jeszcze wrzucają białe grzybki shiitake, napoje. Ja wziąłem sobie tradycyjnie tajwańską piwo z prawej strony imbirowe, bezalkoholowe, z lewej strony jest ananasowe piwo. Koleżanka pije bardzo lekkie, chyba 2% czy 2,8%. Tajwańskie napoje fajnie gaszą pragnienie, poza tym są słodkie, przyjemne, owocowe. Do tego nerkowce, to co widzicie czarne, to są malutkie nerkowce. Snap peas, ale one nie są słodkie. Ten groszek nie jest słodki, zielony groszek nie jest słodki. On jest taki neutralny w smaku, powiedziałbym wręcz bez smaku. I do tego shanyao. To jest biały korzeń, biała blina rosnąca w wodzie, szczególnie popularna w zimie. Posiadająca ciepłe wartości yin and yang, jeśli chodzi o zawartość spożywczą dla organizmu, czyli generalnie, jak widzicie, to jest głównie rozgrzewająca potrawa, przekąska taka drobna i słodkie papryki. To traktują to jako sałatę, czy w zachodniej kulturze jada się zimne sałaty, oni jadają to gorące, to jest wszystko ciepłe. Ciekawostka, to nie jest doprawione, czyli wszystko ma własny smak, taki na parze zrobiony. Tradycyjnie ryż po tajwańsku, na wierzchu ten kawałeczek to jest żółta rzepa, a pod spodem jest rozgotowane w formie jak gdyby takiego długo gotowanego gulaszu mięso wieprzowe i podawane to na ryżu. Potrawa nazywa się lu rou fang, i bardzo popularna potrawa na Tajwanie, jak i również na południu Chin. W wielu przypadkach to danie jest traktowane często jako główne danie, tyle że podawane w małych miseczkach jest w tym wypadku przystawką. Bardzo fajnie to smakuje, muszę przyznać, bo sos jest mocno rozgotowany i taki aromatyczny ten sos, nie wiem z czego to robią, to jak gdyby sos mięsny wieprzowy, bardzo gruby, bardzo gęsty i to fajnie się komponuje z ryżem, gdyż ryż sam w sobie jest mało wyrazisty smakowo, natomiast sos wieprzowy jest bardzo mocny, także razem komplementują się fantastycznie. Jest to moja ulubiona potrawa albo przystawka w restauracjach, także każdorazowo, kiedy mam szansę, zawsze sobie zamawiam go. Każda restauracja to inaczej prezentuje. Jedne w mniejszych, drugie w większych miskach. Jedne bardziej wyraziste, inne mniej. A proszę, grzybki tutaj wyłowiłem. Tych grzybków jest w środku, właśnie w zawartości tego całego jakby gulaszu, zupy. W ogóle ta potrawa nazywa się kwiat wołowy. Może dlatego, że to wygląda tak, wystają te kawałki wołowiny jak kwiat. Do tego domówione z nerkowcami lokalne ze słodkich jezior krewetki z gorzkim ogórkiem. Z gorzkim ogórkiem, także potrawa jest całkowicie lekko gorzka. Muszę przyznać, że do ryżu komponuje się fantastycznie i szczególnie do tej wołowiny, gdyż wołowina ma bardzo mocny smak wołowy, taki gulasz wołowa, taka zupa mocna, natomiast to delikatniejszy smak, mniej wyrazisty. To nie jest ostre, powiedziałbym wręcz. To jest bez smaku, poza tym, że ogórki balansują tą gorzkością, te gorzkie ogórki balansują gorzkością. Marchewka dodaje trochę słodyczy. Jest to podlewane takim sosem robionym na wywarze z lokalnych takich warzyw, nazywają się jitumi. Owoce gorgony, to sprawdziłem w słowniku, tak to się nazywa. Niespotykana potrawa, niespotykany sos, niespotykana przyprawa chyba w kuchni europejskiej.
ale używają tego często do podprawiania, zaprawiania sosów, takich lekkich sosów seafood albo potraw rybnych, albo potraw z krewetkami. Także te dwie, te potrawy balansują, balansują właśnie, ta potrawa balansuje moc tego wołowego gulaszu, tej zupy gulaszowej, lekkoostrawej i fajnie się komponuje. Osobiście nie lubię nerkowców, uważam je raczej jako za taki aspekt dekoracyjny, gdyż jak dla mnie są za ciężkie i za słodkie, stąd... Ale myślę, że chyba podczas gotowania dają jakieś walory smakowe. No muszą dawać jakieś walory smakowe, gdyż podgrzewane jest to na gorącym tłuszczu, także musiałbym chyba prawdopodobnie studiować dłużej tą potrawę, żeby zrozumieć się, jak te smaki, dodatki ze sobą współpracują. No ale to jest wyższa szkoła jazdy i myślę, że kiedyś to spróbuję w domu na własnym przykładzie. Wezmę sobie, spróbuję najpierw zesmażyć te nerkowce, a następnie wymieszać to razem i zobaczyć, jak to działa. No tutaj widzicie zawartość tego gulaszu, jest naprawdę imponujący. To jest potężny talerz, jak na dwie osoby to jest... Tylko trzeba zwrócić uwagę, że no, 3/4 tego talerza no, to są kiełki. Kiełki soi. Tradycyjnie w środku jest bazylia. Oczywiście podczas przygotowywania czuć smak czosnku, imbiru. Jest potęga smaków. Do tego tak jak gdyby szczypiorek, ale to nie jest szczypiorek. To jest tak jak, bardziej jak por, tylko taki malutki por wkrojony. Zielony, dający jak gdyby taki... lekkawy smak pora czy cebuli w tym bulionie. Bulion jest bardzo fajny, bo go można, tym bulionem można podlewać ryż i w gruncie rzeczy bardzo, bardzo smaczny i bardzo dobry, tak muszę przyznać, na zimową pogodę. Szczególnie teraz ostatnie parę dni było takie dosyć chłodnych, cały czas przy 3 stopniach Celsjusza, także nie byliśmy rozpieszczani przez pogodę i myślę, że to była dobra taka forma. Zresztą przyznam, że to jest pierwszy posiłek w nowym roku, także chyba jakąś ma tradycję związana kompozycja posiłków. To byłoby tyle na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Mam na imię Jarek i to jest Kuchnia z Chin. Tradycyjnie mam nadzieję, że udało mi się z Was zagonić do lodówki, żeby złapać jakiegoś snacka, oglądając ten krótki post związany z kuchnią chińską. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.